Właśnie ta biegunka legislacyjna, przecież poprzedni punkt tego posiedzenia to była zmiana ustawy o VAT. I teraz dzień świstaka, procedujemy zmianę ustawy o VAT. Może ja zaczekam, a państwo ludzie zajadą staczkami z tą kolejną paletą druku i przeprocedujemy kolejne ustawy. Panie ministrze, może pana za to wyrzucą z roboty, ale pan prezes Korwin uważa, że pan jest nawet na tle tej całej bandy Zjednoczonej Łże Prawicy sympatycznym chłopcem. I jak spojrzeć na pana i kolegę, który tam się czai, to no właśnie takie wyraziłem przypuszczenie. Ale panie ministrze, pan pewnie nawet tak nie myśli o sobie, ale jak pan przy goleniu pan spojrzy w lustro, niech pan wspomni rozdział 13 Apokalipsy. Bestia, bez której znamienia nikt nie może kupić ani sprzedać, to pan, to właśnie pan z kolegami. To właśnie to, doszliśmy do ściany, odechciewa się żyć. Od samego czytania biorą mdłości, panie ministrze, a żeby potem zabrać się jeszcze za jakąś działalność gospodarczą i nie uciekać na Księżyc, na Madagaskar, to jest niemożliwością. I dlatego ponad 500 000, tu kolega mnie skorygował, nie 500 000, tylko ponad 500 000 interesów padło w tym sezonie mijającym i pan nie odpowiedział mi na pytanie, jaki jest plan ministerstwa dożynania polskiej przedsiębiorczości. To, że wy coś implementujecie, to dla nas nie jest argument. Nie sprowadzajcie nam Brukseli do Warszawy. Nie budujcie nam eurokołchozu w Polsce. To jest Polska, nie land eurokołchozowy, nie Republika Sowiecka, nie Stan Amerykański, tu jest Polska. I tak żyć się nie da. I tak nie da się budować, tak nie da się żyć twórczo. No tak, zgadzam się, panie prezesie, nawet w Oświęcimiu ludzie teatr po godzinach uprawiali, recytowali poezję romantyczną, ale robili to wbrew systemowi, a nie dzięki. Więc pan buduje taki system totalniacki. Każdy totalitaryzm to nie są wbrew pozorom kohorty jakichś SS-manów na co dzień. Na co dzień są wyglądający skromnie urzędnicy z ministerstwa, jakieś nauczycielki w roli przewodniczących komisji sejmowych. Tak wygląda totalitaryzm, tak? Nie NKWD-ści strzelający w potylicę, to jest od święta. To jest od święta, to jest eksces, spychanie do dołu z wapnem. Pan spycha do dołu z wapnem, każdym ruchem, no nie pióra już, tylko kliknięciem klawiatury. Panie ministrze, proszę opamiętać się, wróćmy do normalności, nie budujmy eurokołchozu nad Wisłą. Panie marszałek, Wysoki Sejmie, w związku z ogromną aferą, która wstrząsa Polską, aferą zbożowo-drobiową, polegającą na tym, że jak wszystko wskazuje, rząd naciskał na służby zobowiązane do kontroli celnych, aby od tych kontroli odstąpiły i polegającej na tym, że bez żadnej kontroli standardów produkcji do Polski pod wymyślonym terminem zboża technicznego wjechało nie wiadomo ile milionów ton zboża nie wiadomo jakiej jakości, Konfederacja składa wniosek o zmianę porządku, zmianę sposobu prowadzenia obrad, tak aby jeszcze na tym posiedzeniu powołać specjalną komisję śledczą, która wyjaśni, kto podjął decyzję o wstrzymaniu kontroli. Czy prawdą jest to, co podała wczoraj Rzeczpospolita, że zboże ciągle wjeżdża do Polski w tej chwili nie jako tak zwane techniczne, tylko jako czyściwo przemysłowe? Kto chciał oszukać społeczeństwo w sprawie istnienia rzekomych korytarzy transportowych i rzekomej budowy silosów i terminala zbożowego? Kto podjął decyzję o oszukaniu rolników, że będą zboże sprzedawać drożej? Dziękuję bardzo, panie pośle. To nie jest Federacja. Panie marszałku, Wysoka Izbo, w sprawie Rosji panuje absolutne fiksum-dyrdum. Jeżeli ktoś kupi od Rosji na przykład ropę naftową, to niedobrze, bo za te pieniądze Rosja kupi sobie czołgi. Ale jeżeli ktoś sprzeda Rosji samochody Jaguar, czyli zabierze Rosji pieniądze, za które ta mogłaby sobie sprawić czołgi, to jest też niedobrze, też wpływy rosyjskie.
Zrozumcie, szanowna opozycjo, że jeżeli PiS kupował węgiel od Rosji, to zabrało im węgiel, a przecież tym węglem mogli palić w wielkich piecach i w tych wielkich piecach trochę stal i robić z nich rufy do czołów. Także zabierając Rosji ten węgiel, to działali przeciwko Rosji. Chyba sprawa oczywista. Jeżeli sprzedali Rosji na przykład rafinerię, to zabrali jej pieniądze, za które Rosja mogłaby sobie czołgi kupić. No zrozumcie państwo, jak wy rozumujecie. Dostaliście wariactwo mam tam na punkcie Rosji. Dziękuję. W uzasadnieniu do tej ustawy, którą pan tutaj przyniósł, panie ministrze, wskazuje pan na reaktywny charakter tej legislacji. W tej ustawie, w jej uzasadnieniu wskazujecie na to, że zaobserwowaliście, i ja notabene przypominam, że zapytałem o techniki tej obserwacji, którą założyliście narodowi, polskim biedakom chodzącym do lombardu, zaobserwowaliście wzmożony ruch na tym odcinku i dlatego chcecie przywalić tę ustawę, no bo co by tutaj jeszcze opodatkować? To jest ustawa, wy nazywacie to regulacją, a my musimy zgodnie z rzeczywistością nazwać to ustawą o ograniczeniu możliwości wchodzenia w te relacje cywilnoprawne, które pan tutaj starał się zreferować, bo to logiczne, jesteście naganiaczami tych wielkich lichwiarzy i nie chcecie, żeby ludzie załatwiali sobie takie problemy swoje, dla was małe i nieznaczące problemy swojego życia. Chcecie, żeby wielcy lichwiarze mieli monopol na łupienie Polaków. Jesteście bowiem ich naganiaczami. Zamykam dyskusję. Panie marszałku, polecę jeszcze, tylko pan to na pewno może nawet doceni. Myśmy tutaj z kolegami zerknęli do materiału źródłowego, poglądowego. Jest taki film wielkiego artysty kina Czeplina, Lichwiarz. Lichwiarz, pracownik lombardu, przyjmuje budzik pod zastaw przyniesiony przez jakiegoś biedaczynę, przeprowadza na tym budziku wielką operację, otwiera go otwieraczem do konserw, traktuje młotkiem, wyciąga sprężyny, po czym zdejmuje gościowi kapelusz z głowy, zmiata te wszystkie szczątki i oddaje. Pan wykonuje właśnie taką robotę. Robi Zamykam pan z ludzi wariata. Dyskusję. Robi pan stata wariata, panie z tym, ministrze, że a na w czasie drugiego czytania zgłoszono do Panie ministrze, przez lockdowny, rozdawnictwo i drukowanie pustego pieniądza wywołaliście inflację, a inflacja powoduje, że każdy, kto ma jakieś oszczędności i cokolwiek na tym stara się zyskać, to i tak oczywiście traci, bo nie wyprzedzi inflacji, a wy dodatkowo nadal pobieracie od niego podatek belki, każąc go dodatkowo za to, że oszczędza, co oczywiście stymuluje dodatkowo inflację, bo zniechęca do oszczędzania. Pytanie więc, kiedy zrobicie tak oczywistą i prostą rzecz, jak zaniechanie pobierania podatku belki, co może minister finansów zrobić rozporządzeniem bez głosowania na tej sali? Dziękuję bardzo. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, to nie jest sprawa, o której powinniśmy dyskutować dziś w polskim Sejmie. To strata czasu na swego rodzaju pomysł, na kampanię, jaki prezentują nasi rywale polityczni z PiS-u. To pomysł zły, dlatego że podważający powagę państwa polskiego, podważający reguły uprawiania polityki, ośmieszający Polskę na arenie międzynarodowej. Polska w tej chwili występuje na mocy decyzji podjętych przez rząd Prawa i Sprawiedliwości jako największy jastrząb antyrosyjski w Unii Europejskiej, być może w świecie zachodnim, i robi wszystko, by wspierać Ukrainę, wychodząc poza ramy polskich interesów gospodarczych czy jakiegoś możliwości, rozsądku, bezpieczeństwa. Natomiast ta komisja, ten pomysł podważa to, co robicie. Dlatego, że po 8 latach waszych rządów, jeśli potrzeba jakiegoś specjalnego, nowego, ustrojowego ciała, żeby na zapleczu waszych rządów i rządów poprzednich wytropić te wpływy, no to pokazuje, że jesteście rządem nieskutecznym. Od 8 lat kontrolujecie służby specjalne i administrację.
Jeżeli te wpływy były przed waszymi rządami, to tutaj na stole w Sejmie dawno powinien leżeć raport wyprodukowany przez ministra spraw wewnętrznych na podstawie informacji ze służb specjalnych, z Ministerstwa Finansów, z innych organów administracji. I ta sprawa powinna być już kilka lat temu przedmiotem debaty publicznej. Jeżeli nie odrobiliście swojego zadania domowego, to nie przyznawajcie się do tego publicznie. Trwa kampania wyborcza. Nie pokazujcie waszego rządu na arenie międzynarodowej jako rządu głupiego i nieskutecznego. Wystarczy, że widzą to Polacy. Nie trzeba tego bardziej nagłaśniać. Jeżeli zaś dochodzi do infiltracji przez wpływy rosyjskie waszego rządu, waszej administracji, to po cichu załatwcie tę sprawę przez służby specjalne. Macie Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, macie Centralne Biuro Antykorupcyjne. Wytropcie tych ludzi, którzy wpływają na waszych liderów, na waszych ministrów, na waszych dyrektorów. Usuńcie ich i nie ośmieszajcie państwa polskiego w środku trwającej wojny w państwie sąsiednim. Nie bawcie się zapałkami w składzie z amunicją. Dotykacie ustrojowych instytucji. To, co chcecie tutaj powołać, to jest ni to komisja śledcza, ni to sąd. Coś, co ma badać, ale też odbierać prawa obywatelskie, wzruszać decyzje administracyjne, nie wiadomo jakie, bo nie przyznajecie jakie. Zostanie z tego bajzel administracyjno-prawny. Zostanie z tego smród, zostanie z tego skłócenie polskiego społeczeństwa, zostaną z tego gołosłowne, pozbawione dowodów oskarżenia, które będziecie próbowali w kontrolowanych przez siebie mediach nagłaśniać w trakcie trwającej kampanii wyborczej. Jeśli chcecie takie rzeczy zrobić po Bożemu, niech koordynator służb przyniesie tu dobrze napisany raport, w którym będą fakty, nazwiska i propozycje nowych, lepszych procedur. Nie bawcie się w ten sposób. Czy ludzie chodzą dla przyjemności do lombardu? Czy dla tego dreszczu emocji? No nie. Obszary ubóstwa, w tym skrajnej biedy, za waszych rządów, pańskich, panie ministrze, zwiększają się w Polsce. W roku 2022 zaobserwowano trend kierujący nas z powrotem w rejony z 2015 roku. To, co wcześniej prezes Banaś, na którego polowanie z nagonką ciągle jeszcze tam kontynuujecie, co wcześniej uzbierał dla was realnie, uszczelniając system, toście wydali, tak, na festyn, festiwal życzeń, rozdawnictwo. No i teraz trzeba z powrotem szukać, tak, docisnąć. Wypatrzyliście lombardy. Argusowe oko pańskie, panie ministrze, spoczęło na lombardach. I pytanie, panie marszałku, proszę pozwolić, że je zadam. To mnie urzekło w uzasadnieniu tej ustawy, że ona została wysnuta nie tylko, cytuję, na podstawie prowadzonych badań, lecz również codziennych obserwacji. Proszę, panie ministrze, opisać w korespondencji do mnie te obserwacje. Proszę przedstawić mi ich plon, jaki to jest materiał. Czy te obserwacje zakładacie w godzinach pracy, czy po godzinach? Czy to pan osobiście chodzi po lombardach z przyklejonymi wąsami i oferuje zegarek po babci, żeby sprawdzić, jak podle niską cenę panu zaoferują i czy robi pan to stosując techniki obserwacji w konsultacji z ministrem koordynatorem służb specjalnych, bo jeśli nie ma dokumentacji tej obserwacji, to znaczy, że to są wszystko bajki. To znaczy, że po prostu ktoś z tego czy innego resortu poszedł do lombardu, bo może zapił, zostawił zegarek kelnerowi, kelner zostawił w lombardzie ten zegarek, trudno go było odzyskać, ktoś się wściekł. I teraz dociśniecie, dokręcicie śrubę lombardom, a ludzie biedni, przez was wpychani w ubóstwo, gdzie pójdą? Żaden normalny człowiek od bankstera nie dostanie pożyczki, nie dostanie kredytu, nie spełnia warunków. Dlatego idzie do lombardu. Polak biedny, przez was ubóstwo wpychany. Proszę opisać. Proszę opisać starannie, co to znaczy obserwacja codzienna, panie ministrze. Jak pan prowadzi te obserwacje? Panie marszałku, Wysoka Izbo, ponieważ pan minister Soboń powiedział nam,
że w tej chwili ważony VAT wynosi tak naprawdę 16 z hakiem procent, to może wykorzystajmy okazję, że udało się uszczelnić system podatkowy i ustalmy od wszystkiego 15. Będzie to jednocześnie uproszczenie i te obniżenie, o które nam trzeba. Odmawiamy rządowi prawa do manipulowania ludźmi. Tłumaczenia, że lepiej jest, jak ludzie czytają gazety, niż załóżmy piją lemoniadę, bo rząd ustala niższy VAT od lemoniady, a wyższy od gazet albo coś takiego. Nie. Ludzie mają decydować, co jest dla nich korzystne. Nie widzimy najmniejszego powodu, żeby rząd to robił. Tam nawet chyba nie chodzi o łapówki. Ten minister czuje się ważny, że przychodzi jakiś lobbysta i błaga w imieniu jakiejś branży, żeby jemu dać nie 15%, a 8% albo odwrotnie. I to o to tylko chodzi. Otóż my chcemy to uprościć i zlikwidować tę władzę rządu nad obywatelami. Dziękuję za uwagę. Bardzo. Szanowni Państwo, od 2015 roku PiS wraz z Solidarną Polską zlikwidował 14 kopalń, zamiast je sprywatyzować i proces trwa nadal. Prywatne spółki są blokowane, jeśli chodzi o wydobycie węgla i oczywiście nie chodzi o żadną ochronę środowiska, bo przepisy, regulacje, które sprawiają, że coraz mniej opłaca się wydobywać węgiel, nie dotyczą węgla importowanego. W efekcie wszystko zmierza ku temu, żebyśmy byli uzależnieni od gazu, który płynie przez Niemcy, uzależnieni od węgla z importu i od technologii OZE importowanej z Niemiec. Moje pytanie więc brzmi, w czyim interesie likwidujecie polską niezależność energetyczną? Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Kierowcom, pasażerom. Kierowcom, z których zrobiliście prześladowaną mniejszość, masową, ale prześladowaną mniejszość, ucisk fiskalny pod pretekstem dbałości o bezpieczeństwo. No i ten nieustanny festiwal zdziwień i hipokryzji lewicy z lewej, lewicy z prawej. Lewica z lewej entuzjastycznie podchodzi do zmasowanego importu uchodźców, nachodźców, imigrantów, multikulti, po czym strasznie się dziwi, że skaczą statystyki przestępczości dokonywanych aktów przez osoby, które nie tylko językiem polskim nie władają, ale jest im obcy również język, kod naszej cywilizacji. No ale wielkie zdziwienia, więc leczenie objawowe. Lewica z prawej strony Wysokiej Izby odbiera Polakom sukcesywnie, krok po kroku, prawo do wolności wyrażającej się także posiadaniem własnego wehikułu i przemieszczaniem się tym wehikułem. Zgodziliście się na polityki obłędne eurokołchozowe, które mają prowadzić do delegalizacji silnika spalinowego. No i teraz wjeżdżacie na białym siwku i ogłaszacie, że będą mniejsze opłaty za rejestrację. Entuzjastycznie cyfryzujecie wszystko, wprowadzacie nawet nie możliwość, tylko obowiązek w różnych kontekstach zmienny, przymus zdalnego funkcjonowania. No i potem znowu zdziwienie, że ludzie korzystają, że jakieś są aplikacje i w związku z tym zrywa się kontakt z potencjalnym przestępcą. To jest wszystko państwo, w którym łza się wokół kręci na wspomnienie zmienników. Jak rozumiem, ten scenariusz już będzie nie do zrealizowania. To już jest rzeczywistość, co prawda sowiecka, polskojęzyczna, PRL-owska, ale łza się wokół kręci, bo ileż tam było wolności, której wy już dzisiaj Polakom nie chcecie. Nie chcecie zostawić, chcecie ją ze szczętem ograniczyć. Lewica z lewej, lewica z prawej, zwężanie ulic w mieście stołecznym Warszawie i nie tylko, po to, żeby ludzi wypłoszyć z samochodów, żeby jeździli tresowani tymi bus i taksi pasami. Potem zdziwienia, że młode damy, ale także i młodzieńcy popadają w kłopoty, podróżując taksówką, zamiast przemieszczać się własnym wehikułem, bo im to do spółki. Lewica z lewej i lewica z prawej utrudniają bądź uniemożliwiają. Szanowni Państwo, ustawa o VAT w Polsce już teraz liczy 370 stron.
dla porównania ustawa o VAT-cie w Estonii liczy 60 stron, mimo że realizuje dokładnie tę samą dyrektywę unijną. Nawet w zbiurokratyzowanych wysoce Niemczech ustawa o VAT-cie jest 2 razy krótsza niż w Polsce. Co gorsza, od 2004 roku była nowelizowana 80 razy. Nie lepiej jest z ustawą o PIT-cie, która ma 400 stron, a jeszcze 7 lat temu miała 200 stron z hakiem, co oznacza, że przez 7 lat powiększyliście ustawę o PIT-cie niemal dwukrotnie. Z tego wypływają dwa ważne problemy. Jeden jest oczywisty, obszerność i skomplikowanie prawa. Przez to, że tak to wygląda, przedsiębiorcy w Polsce zamiast się skupić na tym, jak wyprodukować jak najlepszy, jak najtańszy produkt, żeby na tym zarobić, żeby zadowolić konsumentów, żeby rozwijać firmę, mnóstwo czasu i energii poświęcają na to, jak odnaleźć się w tym labiryncie, w tym gąszczu skomplikowanych przepisów. No, drugi problem to jest sam fakt częstych zmian tego prawa. Niezależnie od tego, jakie by to prawo nie było, bardzo ważne jest, żeby było stabilne. Nie da się racjonalnie i efektywnie planować inwestycji, planować zakładania firmy czy rozwijania biznesu i konkurować efektywnie i skutecznie na rynkach europejskich i światowych, jeżeli w każdej chwili prawo może się zmienić, nie wiadomo kiedy i nie wiadomo w którą stronę, a tak właśnie jest w Polsce. Takie działanie, które uskuteczniacie od wielu lat, ale i też Platforma Obywatelska wcześniej, to jest oczywiście działanie, które, nie wiem, czy robicie to świadomie, czy nie, ale które niszczy małe, rodzinne biznesy, a jest na rękę wielkim zagranicznym korporacjom, które stać na prawników, stać na lobbystów, stać na prawników, żeby się odnaleźć w tym gąszczu, stać na lobbystów, żeby wylobować w tym gąszczu takie rozwiązanie, które im sprzyjają, a wytną konkurencję. W Nowym Ładzie doskonale to widzieliśmy. I przez właśnie takie działania, przez wasze podejście, Polska zamiast kojarzyć się z krajem, w którym tworzą się wspaniałe przedsiębiorstwa i produkty, Polska kojarzy się z krajem, w którym tworzy się tony nikomu niepotrzebnego i szkodliwego dla polskiej gospodarki papieru. Wy po prostu jesteście chorzy. Ta choroba to się nazywa biegunka legislacyjna i ta nazwa nie jest złośliwa, ona jest opisowa. Doskonale oddaje to, jaką wartość ma wasza praca nad systemem podatkowym w tych dwóch kadencjach i gdzie owoce tej pracy powinny się jak najszybciej znaleźć. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże, sołtysi, rodacy, płci obojej. Konfederacja pozdrawia was serdecznie i namawia, żebyście nie dali się przekupywać swoimi własnymi pieniędzmi, bo na tym ten system polega. W roku wyborczym mamy tutaj koncert życzeń i festiwal licytacji, kto z komu zrobi dobrze, a kto zrobi lepiej. Przyszła kolej na sołtysów. Zmieńmy Polskę tak, żeby przedsiębiorczość nie była karana przez wyzysk fiskalny. Zmieńmy Polskę tak, żeby talmudyzm biurokratyczny nie ograniczał ludzkiej przedsiębiorczości. Sołtys to brzmi dumnie. Byli sołtysi, zanim byli posłowie na Sejm Rzeczypospolitej. Ale właśnie dzieje tego urzędu, lidera społeczności lokalnej, związane są z przedsiębiorczością, a nie etatyzmem i centralnym rozdawnictwem. Dziękuję bardzo. Pani poseł Joanna Szojryk. Berkowicz, Konfederacja. Chcecie uczynić funkcjonariuszami publicznymi kierowców w zbiorowym transporcie publicznym i argumentujecie to o tym, że często są w niebezpieczeństwie. Dlaczego nie miałoby to objąć kierowców w transporcie prywatnym? Oznaczałoby to albo, że transport prywatny zbiorowy jest bezpieczniejszy, a wtedy trzeba sprywatyzować państwowy transport publiczny, albo nie jest bezpieczniejszy i należy włączyć kierowców prywatnych. A skoro tak niebezpiecznie jest według was w zbiorowych transportach publicznych, to dlaczego by nie objąć tą nowelą wszystkich pasażerów tych zbiorowych środków transportu publicznego, tak żeby również byli bezpieczni. Tutaj Dobromir Sośnierz wspomniał o kasjerkach, ekspedientkach, które też
bywają w niebezpieczeństwie. Tymczasem wasza legislacja idzie w dokładnie odwrotnym kierunku, bo jest już projekt, zgodnie z którym do 800 zł kradzież nie będzie przestępstwem, a wykroczeniem. Dziękuję bardzo. Trwa wytężona praca na kierunku rozwiązywania problemów, które się samemu stworzyło. Najpierw sztucznie nakręcacie koniunkturę na tak zwane odnawialne źródła energii. Potem coś trzeba zrobić z tą energią, która destabilizuje sieć energetyczną, więc trzeba dofinansować budowę takich quasi magazynów energii, jak elektrownie szczytowo-pompowe, które jakimś cudem powstawały jednak w czasie, kiedy ludziska jeszcze o OZE nie słyszeli. No tak, ale przepisy dotyczące inwestycji są tak przez was pokomplikowane, tak trudno jest coś zbudować, tak trudno jest ruszyć z jakąś inwestycją, że musicie to uprościć. No i upraszczacie. Wrzutka. Ktoś na pewno już rozkręca się do kręcenia lodów przy okazji budowy tych elektrowni. Moje pytanie, panie ministrze, proszę dłożyć karty. Gdzie to ma być? Gdzie krewni znajomi królika już mają upatrzone, może kupione działki? I gdzie wy będziecie potem wspomagać to budownictwo energetyczne? Pani poseł, konkretne lokalizacje. Kilka godzin temu z tej mównicy, kiedy spóźniał się kolejne godziny sprawozdawca, senator, zarządzaliście przerwy i wówczas przepowiadałem, że tutaj zasiądzie kolejny wicemarszałek i skróci czas zadawania pytań do 30 sekund. I to właśnie się zdarzyło. Jest pan łobuzem, panie marszałku, proszę tak nie postępować. Ale pan nie zadaje pytania. Pan poseł Jan Szopiński, Lewica.